freue mich, dass gute Übersetzer gibt, denn ich spreche eure Sprache nicht. Cieszę się, że są dobre tłumacze, ponieważ nie mówię waszym językiem. Ich freue mich, hier zu sein. Cieszę się, że mogę być tutaj wśród was. Vor etwas mehr wie 17 Jahren war ich zum ersten Mal hier, aber nur im Durchgang. Trochę więcej niż 17 lat temu już byłem raz tutaj, tylko tak jakby w przejściu przez to miejsce. Habe einige von euch auf Konferenzen seitdem gesehen. Kilku z was widziałem już na konferencjach w międzyczasie. Habe für euch in Bogotinia gebetet, ganz besonders letztes Jahr. Też i za wami w Bogotinie się modliłem, szczególnie też w zeszłym roku. Und ich sehe, dass viel Schaden noch in der Stadt bleibt. I widzę, że wiele też szkód jeszcze pozostało w tym mieście. Aber hier hat der Herr euch sehr geholfen. Ale tutaj Pan wam dużo pomógł. Ich bin dankbar dafür. I jestem też za to wdzięczny. Und ich möchte auch Grüße übermitteln von meiner Versammlung in St. Louis, Missouri, USA. Chciałbym jeszcze przekazać wam zgromadzenia z mojego zgromadzenia w St. Louis, Missouri, w USA. Mein Enkel ist mit mir von der Versammlung in Middlesex, North Carolina, USA. Mój wnuk też jest tutaj ze mną, pochodzi ze zgromadzenia Middlesex, North Carolina. Das ist eine ganz kleine Versammlung. To jest bardzo małe zgromadzenie. Die meisten Versammlungen in unserem Land sind klein. Większość też zgromadzeń w naszym kraju jest bardzo małe. Aber wir senden doch Grüße. Ale jednak przesyłamy wam pozdrowienia. Und auch von anderen Geschwistern, die wussten, dass wir hierher kamen. Także od innych wierzących, którzy wiedzieli, że tutaj przybywamy. Und wo wir auch gewesen sind, in der Tschechei und in Nowa in Frauenhausen in Deutschland, immer mehr Grüße eingeladen, so dürfen wir etliche hier ausschütten. I także tam, gdzie byliśmy w podróży w Czechach i też w Nowej Rudzie i też w Frauenhausen w Niemczech, gdziekolwiek byliśmy, to wszyscy nam nałożyli pozdrowienia i wszystkie chcemy je tutaj wyładować. Wir haben noch eine Woche vor uns. Zu dieser Zeit nächste Woche werden wir auf unserem Heimweg sein. Mamy jeszcze tydzień przed nami i za tydzień w tym czasie będziemy w drodze powrotnej do naszego domu. Aber es ist gut hier zusammen zu sein, Gottes Wort vor uns haben. Ale jest to dobrze, by tutaj zgromadzeni i mieć Słowo Boże przed nami. Das haben nicht alle Gläubigen in dieser Welt. Nie wszyscy wierzący mają taki przywilej w tym świecie. Manche werden schwer verfolgt. Niejedni są ciężko prześladowani. Es ist gut, wenn wir auch an solche gedenken. Jest to dobrze, jeśli także myślimy o takich. Möchte heute Nachmittag anfangen mit einigen Versen aus dem Buche Esra. Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozpoczęli z kilkoma wersetami z księgi Ezdrasza. Kapitel 7. Ezdrasz, 7 rozdział. Vor dem wir lesen, möchte ich etwas zu diesem Buch sagen. Ale zanim będziemy czytać, to chciałbym coś powiedzieć na temat tej księgi. Das Volk Israel war nach dem Tode Salomos in zwei Teile geteilt. Lud izraelski po śmierci Salomona został podzielony na dwie części. Das Nordreich und das Südreich. Królestwo północne i Królestwo południowe. Nordreich wurde weiter Israel genannt, das Südreich nannte man Juda. Królestwo północne, czy mocarstwo północne dalej nazywano Izraelem, a to południowe nazywano Judą. Beide waren Gott nicht treu, das Nordreich überhaupt nicht. I obydwa mocarstwa Bogu nie były wierne, te mocarstwo północne wcale Bogu nie było wierne. Das Südreich unter einigen Königen und andere waren ganz gegen die Wege Gottes. A to mocarstwo południowe było pod panowaniem pewnych królów Bogu było wierne, ale pod panowaniem pewnych królów było też zupełnie Bogu niewierne. Das Volk Israel wurde dann in Gefangenschaft genommen durch die Assyrier. Lud izraelski, więc to mocarstwo północne, zostało wzięte do niewoli przez mocarstwo asyryjskie. Und später das Volk Juda unter die Babylonier. A lud Judy został też wzięty w niewolę przez Babilończyków. Gott sagte durch seinen Prophet Jeremia, dass die babylonische Gefangenschaft
Asyryjczycy się dałem. I Bóg przez swego proroka Jeremiasza zapowiedział, że ta niewola babilońska będzie trwała 70 lat. Und wir finden im Buch Daniel, dass gegen Ende dieser 70 Jahre sehr betet und bekennt seine Sünden, sagt die Sünden seines Volkes. I w Księdze Daniela znajdziemy, że Daniel pod koniec tych 70 lat modli się i wyznaje grzechy swoje, grzechy swego ludu. Unter dem König Chorus von Persien durften die Leute von Juda, die Gefangenen, wieder zurück zu ihrem eigenen Land gehen. Pod panowaniem Koresa, króla perskiego, ci niewoli z tego mocarstwa Judy mogli powrócić z powrotem do ziemi. Der König sagte ihnen, sie könnten den Tempel Gottes wieder aufbauen. I ten król perski powiedział im, że wolno im odbudować znów świątynię Bożą. Die Babylonier hatten diesen Tempel mit Feuer verbrannt. A Babilończycy tą świątynię ogniem zniszczyli. Und die Stadt Jerusalem verwüstet. I także zdewastowali całe miasto Jerozolimy. Die ersten sechs Kapitel dieses Buches. I pierwszych sześć rozdziałów tej księgi Ezdrasza. In diesem Kapitel findet man, dass so etwa 50.000 Juden zurückkehrten zu ihrem Land. W tych rozdziałach znajdzie się, że około 50.000 Żydów powróciło do swej ziemi. Sie wollten den Tempel wieder aufbauen. Oni chcieli, czy planowali znów odbudować świątynię. Und es standen Feinde im Weg. I mieli oni przeciwników, czy nieprzyjaciół, którzy stali im, no byli im przeciwni. Also dauert es Jahre, bis das dieser Tempel wieder aufgebaut wurde. So 20 Jahre insgesamt. Także trwało naprawdę wiele lat, aż ta świątynia w ogóle została odbudowana. Było to około 20 lat. Zwischen Kapitel 6, wo der Tempel nun fertig ist, und Kapitel 7 sind 40 Jahre ungefähr. Pomiędzy szóstym rozdziałem, gdzie świątynia już jest gotowa, a siódmym rozdziałem mija czas trwający około 40 lat. In diesen 40 Jahren finden wir die Ereignisse, die uns im Buche Esther geschildert werden. In diesen 40 Jahren. W tych 40 lat znajdziemy, czy odbywały się wydarzenia, które znajdziemy w Księdze Estery. Und der neue König in Kapitel 7 ist ein Sohn des Manns von Esther, aber wir wissen nicht, ob Esther je Söhne gehabt hat. Er hatte viele Frauen. A ten następny król w siódmym rozdziale jest synem męża Estery, tylko nie wiemy, czy Estera w ogóle kiedykolwiek miała dzieci, a ten syn był widocznie od innej żony, ponieważ ten jej mąż miał wiele żon. I sage dieses nur, dass wir so die Ereignisse, die wir betrachten wollen, so ins Ganze reinpassen können. Ja mówię te wydarzenia, żebyśmy to, co teraz będziemy rozważali, mogli to lepiej wsunąć w te wszystkie wydarzenia. Wir lesen hier im siebten Kapitel, dass nach diesen Begebenheiten unter der Regierung Artaxerxes, des Königs von Persien, zog Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asarias, und wir lesen die anderen Vorfahren dieses Esras in Vers 6, dieser Esra zog hinauf von Babel, und er war ein kündiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Czytamy pierwszy wiersz. Po tych wydarzeniach za panowaniem Artaxerxesa, króla perskiego, wyruszył Ezdrasz, syn Serajasza, syna Atariasza i tak dalej. Czytamy teraz szósty wiersz. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela, ponieważ zaś była nad nimi... Ja, und in der Mitte von Vers 6, und weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr.
I szósty wiersz czytamy dalej, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga Jego, spełnił król każdą jego prośbę. Yeah, Agnes here sind etwa 60 Jahre nach dem Anfang dieses Buches. Te wydarzenia tutaj nam opisane odbywają się mniej więcej 60 lat po rozpoczęciu tych wydarzeń w tej księdze. Vor 60 Jahren war mein Großvater in der Versammlung tätig. 60 lat temu to mój dziadek był działający wśród zgromadzenia. Und auch mein Vater. Także mój ojciec. Beide sind schon lange beim Herrn. Obydwoje już dawno są u Pana. So kommt immer eine neue Generation an die Reihe. I tak zawsze jakaś nowsza generacja jest jakby, jest jej kolej. In den ersten Kapitel dieses Buches lesen wir von treuen Männern, die zurückkamen nach Jerusalem, um den Tempel aufzubauen. Na początku tej księgi czytamy o wiernych mężach, którzy powrócili, aby odbudować świątynię. Im Buche Esther finden wir, dass die Juden durch das ganze Königreich Persiens zerstreut waren. W księdze Estery czytamy, że Żydzi byli rozproszeni po całym mocarstwie perskiego. In dem Buch und auch in dem Buch Nehemiah finden wir, dass einige Juden ganz hohe Stellen im Königtum erreichten. Zarówno w tej księdze, jak i też w księdze Nehemiasza znajdziemy, że pewni Żydzi zdobyli bardzo wysokie stanowiska w tym mocarstwie. Aber im Buch Esther finden wir den Namen Gottes nie erwähnt. Lecz w księdze Esterzy nigdzie nie jest wymienione imię Boga. Hier finden wir es doch. W tej księdze je znajdujemy. Und hier ist nun ein Priester. Er ist auch ein Schriftgelehrter, kann lesen und schreiben. Tutaj znajdujemy Ezrasza jako kapłana, który także był uczonym w piśmie, potrafi także pisać i czytać. Und wir lesen, dass die Hand des Herrn über ihm war. I czytamy, że ręka Pana Boga Jego była nad nim. Er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Moses, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. I był biegłym w zakonie, albo był po prostu obeznany z zakonem mojżeszowym, który nadał Pan. Seine Großeltern und Eltern waren nicht zurückgekehrt. Jego rodzice i dziadkowie nie wrócili z tej niewoli. Das hielt ihn aber nicht davon. Ale to jednak go nie powstrzymało, aby wrócić. Er konnte die Schrift lesen. Er studierte die Schrift sogar. On był w stanie, czy potrafił czytać pismo, on nawet je studiował. Und er wollte tun, was Gott von seinem Volk haben wollte. I on pragnął uczynić to, co Bóg wymagał, czy chciał widzieć wśród swego ludu. Wir lesen im 10. Vers, denn Ezra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Czytamy 10. wiersz. Ezraż bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać Izraelu jego postanowień i praw. So fängt es an. Tak to się rozpoczyna. Es muss eine Herzenssache sein. Musi to być sprawa serca. Es ist nicht nur, dass man zu einer Schule geht, um Bibel zu studieren, wie jedes andere Fach in der Welt. To nie jest tak, że idzie się do jakiejś szkoły i studiuje się Biblię tak, jak każdy inny przedmiot w tym świecie. Man muss das Herz auf Gottes Wort gerichtet haben. Nie, musimy mieć serce skierowane na Słowo Boże. Und dazu muss man sich eigentlich zum Herrn Jesus bekehren. I aby w ogóle to móc czynić, to trzeba się najpierw nawrócić do Pana Jezusa. Die Welt hat keine Interesse an Gottes Wort. Świat nie ma żadnego zainteresowania w Słowie Bożym. In der Welt geht man lieber zum Kino. W świecie chętniej idzie się do kina. Sieht man lieber den Fernseher an. Albo chętniej ogląda się telewizor. Trinkt. Albo się pije alkohol. Tut alles
außer dem, was Gott von einem Menschen haben möchte. Czyni się wszystko oprócz tego, co Bóg chce od człowieka. Aber Ezra war ein treuer Mann Gottes. Ale Ezra był wiernym mężem Bożym. Und wir lesen, er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. I czytamy w 10 wierszu, ja przeczytam na niemieckim, że o jego serce skierował na to, aby zbadać zakon pański. Ich glaube, er tat mehr als nur 5 Minuten mal schnell reinzugucken. Ja, ich habe mein Pflicht getan. My wiemy, że on czynił więcej niż to, że tylko 5 minut tak zajrzał do tej Biblii, żeby spełnić swój obowiązek. Er hat Gottes Wort erforscht. On rzeczywiście badał Pismo Boże. Er suchte etwas daraus zu lernen. On starał się, aby się nauczyć coś z Niego. Das sollten wir auch tun. Również my powinniśmy tak postąpić. Gott hat viel zu uns zu sagen. Bóg ma nam wiele do powiedzenia. Und er sagt es durch sein Wort. I On to czyni przez Słowo swoje. Ehedem es eine Bibel gab, zanim istniała jakaś Biblia, sprach Gott durch Träume und so allerlei Wege, und Gott hat seine Wege. To Bóg przemawiał przez sny, czy przez różne jakieś tam drogi, które Bóg ma. Aber Gott hat uns sein Wort gegeben, und wir können uns freuen, wenn wir es in unserer eigenen Sprache haben. Ale Bóg podarował nam swoje słowo i możemy się cieszyć, jeśli posiadamy je w naszym własnym języku. Und es ist sehr wichtig, in Gottes Wort zu lesen und zu erforschen. Was will Gott mir sagen? Jest bardzo ważne, abyśmy Słowo Boże czytali i badali, co Bóg chce mi powiedzieć. Und Ezra wollte nicht nur das Wort erforschen, aber er wollte es tun. I Ezra nie tylko chciał badać Pismo Święte, ale chciał je też wprowadzić w czyn. Denn wir finden manches in Gottes Wort geschrieben, das genau für uns ist. Bo niejedną sprawę znajdziemy w Słowie Bożym, które jest bezpośrednio dla nas. Kinder hören gerne Geschichten und auch aus Gottes Wort. Dzieci chętnie słuchają jakichś opowieści, także ze Słowa Bożego. Aber die Geschichten sind nicht gegeben, nur dass wir zuhören und ja, uns darin erfreuen, aber wir lernen von Gottes Wort und möchten das auch tun. Ale te historie nie są tylko po to dane, abyśmy je czytali czy słuchali i się nimi cieszyli, ale abyśmy się coś z tego nauczyli i to czynili. Und wir lesen, dass wollte auch in Israel Satzung und Recht lehren. I czytamy także, że on chciał nauczać Izraelu jego postanowień i praw. Und diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Ta kolejność jest bardzo ważna. Erst das Herz. Najpierw serce. Man will Gottes Wort erforschen. Pragnie się badać Słowo Boże. Man will es eigentlich verstehen. Chce się je rozumieć. Und der Geist Gottes ist auch dafür gegeben, dass Verständnis gibt, wenn wir Gottes Wort lesen, dass wir gut verstehen. I Duch Boży też i po to jest nam dany, abyśmy czytając Słowo Boże je dobrze rozumieli. Und es ist auch ganz besonders seine Aufgabe, uns den Herrn Jesus vorzustellen. Też szczególnym zadaniem Ducha jest to, aby nam przedstawiać Pana Jezusa. Und von dem großen Reichtum, den besitzt, uns zu geben. I aby nam podarować z tego wielkiego bogactwa, które posiada Pan Jezus. Wir können auf seine Hilfe rechnen, wenn wir Gottes Wort lieben und lesen wollen und verstehen wollen. Możemy liczyć na pomoc Ducha, gdy miłujemy Jego Słowo i gdy je czytamy i gdy chcemy je czynić. Aber wenn wir Gottes Wort verstehen, dürfen wir nicht sagen, ja, das mache ich nicht, das will ich mal nicht tun. Ale gdy rozumiemy Jego Słowo, to nie możemy powiedzieć, ale tego ja nie uczynię, tego nie chcę czynić. Wir sollen Gottes Wort lesen mit dem Sinn,
Wir wollen das tun, was Gott uns sagt. My mamy czytać Słowo Boże właśnie z takim usposobieniem, że pragniemy uczynić to, co Słowo Boże też mówi. Wir wollen das nicht tun, wogegen Gott uns warnt. Nie chciejmy czynić tego, przeciw tego, co, przed czym Słowo Boże nas ostrzega. Und wenn wir lernen und wenn wir tun, dann können wir auch andere belehren. A jeżeli sami się uczymy, jeśli to coś czynimy, wtedy potrafimy też innych nauczyć. Es ist eigentlich nicht gut, wenn wir sagen müssten, ja, tut, was ich euch sage, aber nicht, was ich tue. Właściwie jest to niedobre, jeśli powiemy do kogoś, czyńcie to, co mówię, ale nie czyńcie tego, co czynię. Nun, Esra sagte, meine Vorfahren sind nicht zurückgegangen ins Land, aber ich will es doch tun. Esdras nie powiedział, hat nicht so gesagt, ne? Ja, Esra sagte, meine Eltern, meine Großeltern sind nicht zurückgegangen, aber ich will es doch tun. Esdras powiedział, moi rodzice i dziadkowie nie powrócili do ziemi, ale ja chcę tak postąpić. Und ermunterte auch andere, mit ihm zu gehen. I on zachęcał także innych, aby poszli razem z nimi. Wir lesen in Vers 7, es zogen einige von den Kindern Israel und von den Priestern und den Leviten und den Sängern und den Torhütern und den Netanim nach Jerusalem hinauf im 7. Jahr des Königs Artaxerxa. Czytamy w 7. wierszu, wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz z kapłanów i lewitów, śpiewaków, odźwiernych i sług świątynnych w 7. roku panowania króla Artaxerxesa. Sie hatten keine Flugzeuge, dass sie hinfliegen konnten. Oni nie mieli samolotów, aby mogli tam się udać. Sie hatten auch keine schönen Wagen zu fahren. Także nie posiadali jakichś pięknych aut, aby mogli się tam udać. Sie mussten zu Fuß oder vielleicht hatten sie einige Esel oder Pferde. Oni musieli udać się pieszo tam, może też mieli parę osłów albo też i konie. Und wir finden, dass sie anfingen. Im ersten Monat und im fünften Monat kamen sie an. Es war eine lange Reise. Czytamy, że w pierwszym miesiącu wyruszyli, a w piątym miesiącu dotarli, więc była to długa podróż. Ein Bruder sagte mir vor kurzem, wir betrachteten etwas anders, aber dass dieser Weg so etwa 1300 Kilometer war. Niedawno powiedział mi jeden brat, rozważaliśmy wprawdzie coś innego, ale powiedział mi, że ta droga wynosiła mniej więcej 1300 kilometrów. Das ist eine lange Reise, besonders wenn man Kinder und seine Sachen bei sich hat. Była to długa podróż, szczególnie jeśli ma się przy sobie jeszcze swoje dzieci i cały swój majątek i bagaż. Und zu der Zeit war es auch eine gefährliche Reise. A w tym czasie była to również i niebezpieczna podróż. Wir gehen nach Kapitel 8. Und lesen etwas von Vers 21 an. Czytamy z 8 rozdziału od wiersza 21. Esra sagt, ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, um uns vor unserem Gott zu demütigen, um vor ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König eine Heeresmacht und Reiter zu erbitten, die uns gegen den Feind auf dem Weg beistehen sollten. Denn wir hatten zum König gesprochen und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen, zum Guten, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Und so fasteten wir. Und baten dies von unserem Gott und ließ sich von uns erbitten. Czytamy 21 wiersz 8 rozdziału. Potem zarządziłem tam nad rzeką Ahava post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują. W
Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. Nach unseren Begriffen war dies eine große Gruppe, aber als Israel aus Ägypten kam, waren es mehr wie 600.000 Männer und dann noch Frauen und Kinder dabei. Według naszej miary ta grupa może była wielka, ale gdy oni wyszli z Egiptu, to było ich 600 tysięcy mężczyzn i do tego jeszcze i niewiasty i dzieci. In Kapitel 2 von Buche Esra, w drugim rozdziale księgi Ezdrasza, finden wir, dass ungefähr 50.000 zurückkamen aus der babylonischen Gefangenschaft. Znajdujemy, że około 50 tysięcy powróciło z niewoli babilońskiej. Und wenn wir den Rest des 7. Kapitels und den Anfang des 8. gelesen hätten wir festgestellt, dass es etwa so 1800 waren, die mit Esra nun hinaufzogen. A gdybyśmy czytali koniec 7 rozdziału i początek 8 rozdziału, to byśmy zobaczyli, że akurat w tej chwili, w której wyruszał Ezrasz, bo było więcej takich grup, to była to grupa wynosząca około 1800 osób. Und wir finden auch in der Kirchengeschichte, dass je länger der Herr sein Volk hier auf Erden lässt, je mehr wird der Verfall groß. Znajdziemy także w Słowie Bożym, że im dłużej Bóg pozostawia swój lud na tej ziemi, to tym większy jest upadek z jego ludu. Und die, die seinem Wort gehorsam sein wollen, werden scheinbar weniger und weniger. A ci, którzy pragną być posłuszni Jego Słowu, wydaje się, że jest ich coraz mniej i mniej. Aber der Herr ist mit den Seinen. Ale Pan jest razem z tymi, którzy są Jego. Hier so eine große Reise vor Ihnen. Tutaj przed nimi była długa podróż. Und sie fasteten vor Gott. Pościli przed Bogiem. Sie demütigten sich vor Gott. Ukorzyli się przed Bogiem. Sie beteten für einen geebneten Weg, dass Gott ihnen den Weg zeigen würde und den Weg klar für sie machen würde. Prosili o szczęśliwą drogę, czy utorowaną drogę, aby Bóg im ją właśnie pokazał. Und wir lesen, dass sie das erbaten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Czytamy, że to wyprosili dla siebie, dla naszych dzieci i dla naszego całego dobytku. Als Gott sein Volk aus Ägypten brachte, sagte er dem Pharao, lass mein Volk ziehen, gehen, damit sie mir dienen. Gdy Bóg wyprowadzał swój lud z Egiptu, to powiedział do Faraona, pozwól, aby mój lud mógł stąd wyjść, aby mógł mi służyć. Der ägyptische König, der Pharao, wollte das Volk nicht gehen lassen. I Faraon, egipski król, nie chciał wypuścić lud. Und dann bot er ihnen einige Kompromisse an, als der Herr die Plagen auf Ägypten sandte. I wtedy on zaproponował im kilka możliwości w chwilach, gdy Bóg zesłał te plagi na niego, na Egipt. Ja, er sagte, wenn ihr gehen müsst, geh nicht weit weg. On na przykład powiedział im, jeśli już musicie odejść, to nie oddalajcie się tak za bardzo. Sag nicht sehr verschieden von dieser Welt. To znaczy, nie odróżniacie się od tego świata aż tak bardzo. Ägypten hatte mehr wie 40 Götzen. Egipt posiadał więcej niż 40 bożków. Vor zwei Jahren waren meine Frau und ich in Ägypten, haben so etwas diese Altertümlichkeiten gesehen. Około dwa lata temu moja żona i ja byliśmy w Egipcie i widzieliśmy niektóre tych starych dobytków. Ja, Bilder und Statuen dieser ägyptischen Götzen. Różne posągi i obrazy tych egipskich bożków. Zuerst hat der Pharao gesagt, dient eurem Gott hier im Land. Jako pierwsze to właściwie Faraon powiedział, no służcie waszemu Bogu tutaj w Egipcie. Ja. Einen weiteren Gott bei dieser
40 plus Götter, das kann der Herr nicht vertragen. Tak, ale jeszcze jednego dalszego Boga wśród tych 40 innych to Pan nie potrafi znieść. Das hat Mose glatt abgelehnt. Mojżesz natychmiast tę możliwość odrzucił. Die Ägypter dienten Götzen, die hatten die Köpfe von Tieren. Egipcianie służyli bożkom, którzy posiadali głowy od zwierząt. Heilige Katzen, heilige Widder, heilige Stiere. Święte koty, baranki i byki. Mose sagte, wenn wir Gott, unseren Gott in diesem Land dienen würden, müssten wir eure Götzen ihm schlachten. Mojżesz powiedział mu, jeśli byśmy w tym kraju musieli służyć naszemu Panu, musielibyśmy waszych bożków jemu złożyć w ofierze. Im aufopfern. Das geht nicht. A to się nie da. Ja, dann sagt der Pharaoh, ja, wenn ihr euren Gott dienen wollt, dann geht nicht weit weg aus Ägypten. Potem Faraon powiedział, no jeżeli już chcecie służyć waszemu Bogu, to nie oddalajcie się aż tak bardzo od Egiptu. Und als er dies nicht zustande bringen konnte, dann die nächste Versuchung war sein nächster Versuch. Es war eine Versuchung für Israel. War, ja, dann lasst eure Kinder doch bitte hier. Nehmt sie nicht in die große Wüste hinein. I następnym jego próbą i właściwie też i pokusą dla Izraela było to, że powiedział im, to zostawcie wasze dzieci tutaj, nie bierzcie ich przecież do tej niebezpiecznej i trudnej pustyni. Hier in Ägypten können sie spielen, können sie Spaß haben, ihr die ihr Männer seid, ihr könnt mal dahin. Tutaj w Egipcie to oni mogą się bawić, mogą się weselić, a wy mężczyźni, wy tam idźcie i służcie Bogu. Pharao wusste, dass wenn die Männer in die Wüste gehen sollten, ihrem Gott zu dienen, und die Kinder blieben da in Ägypten, die Männer würden schnell wieder zurück zu ihrer Sklaverei kommen. Faraon wiedział, że jeśli by ci mężczyźni poszli tam służyć Bogu, a dzieci by pozostali w Egipcie, to szybko by powrócili do swoich dzieci i właściwie też do niewoli. Und wenn die Kinder in Ägypten blieben, würden sie groß wachsen und auch Sklaven werden. A gdyby ich dzieci dorośli, to też będąc w Egipcie staliby się niewolnikami. Und zuletzt sagte er, ja, dann lasst wenigstens euer Vieh und euer Habe hier in Ägypten. Jako ostatnią propozycję to powiedział, to przynajmniej zostawcie wasze bydło i wasze zwierzęta tutaj w Egipcie. Ihr könnt die Kinder da mitnehmen, aber nehmt euer Zeug nicht alles mit. On powiedział, no wasze dzieci możecie wziąć ze sobą, ale cały wasz dobytek tego, to zostawcie tutaj. Mojżesz sagte, wir müssen alles mitnehmen. Mojżesz mu odpowiedział, musimy wziąć wszystko z sobą. Wir wissen nicht, was der Herr von uns verlangen wird, wenn wir ihm dienen wollen. Ponieważ nie wiemy, co Pan będzie od nas żądał, abyśmy jemu służyli. Man muss eigentlich bereit sein, alles dem Herrn zu geben, alles für ihn zu tun. Musimy więc być gotów, abyśmy wszystko uczynili i wszystko dali Panu. Esra hatte Gottes Wort gelesen, studiert. Ezdrasz czytał Słowo Boże i je studiował. Er hatte auch dieses gelesen. On czytał także o tych wydarzeniach właśnie w Egipcie. Und ich glaube, deswegen finden wir, dass sie einen geebneten Weg erbitten wollten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. I dlatego myślę, że tutaj czytamy właśnie to, że oni prosili Boga o szczęśliwą drogę dla siebie, dla swoich dzieci i dla całego swego dobytku. Sie wollten ihre Familien und alles, was sie hatten, mitnehmen, damit sie nichts zurücklocken möchte. Oni więc chcieli całe swoje rodziny i wszelki dobytek wziąć ze sobą, aby nic ich nie kusiło, by powrócili z powrotem. Und sie wollten auch nicht Soldaten vom König erbitten für ihren Schutz. Sie glaubten, der Herr kann uns beschützen.
też nie prosili o żołnierzy królewskich, aby ich mogli chronić, ponieważ ufali Bogu, że on ich uchroni. Sie sagten dem König, die Hand unseres Gottes ist über allen, die ihn suchen zum Guten, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Oni powiedzieli do króla, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz jego moc i gniew dotknął wszystkich, którzy od niego odstępują. Und Gott hat ihre Gebete erhört. I Bóg wysłuchał ich modlitwy. Wir lesen weiter in Vers 31. Czytamy dalej w wierszu 31. Und wir brachen vom Fluss Ahava auf am 12. des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Und rettete uns von der Hand des Feindes und des am Weg Lauernden. Und wir kamen nach Jerusalem und blieben 3 Tage dort. 31. wiersz. A wyruszyliśmy znad rzeki Ahava 12. dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jeruzalemu. I była nad nami ręka naszego Boga. On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. A przybywszy do Jeruzalemu, wypoczywaliśmy przez 3 dni. König hatte ihnen Schätze mitgegeben, ihr Stammesgenossen hatten ihnen auch Gold und Silber und manches mitgegeben, und sie brachten das alles durch die Wüste, und in Jerusalem wurde das dann gewogen. Król perski sam dał im pewne skarby i także inni Żydzi, którzy pozostali tam w Persji, również dali im skarby i oni to wszystko ze sobą nosili przez tą całą podróż i tutaj, gdy przybyli do Jerozolimy, to wszystko zostało zważone. Sie haben alles hingebracht. Oni wszystko to tam zaprowadzili. Der Herr hat ihnen geholfen, sie sind alle dahin gekommen. Pan im pomógł, oni wszyscy tam dotarli. Und dann haben sie dem Herrn geopfert. A potem złożyli Panu ofiarę. Und die Opfer waren nach Vers 35 für ganz Israel. A według 35 wiersza te ofiary zostały złożone dla całego Izraela. Sie waren nur ein kleines Teil des gesamten Volkes Gottes, aber sie dachten an alle. Oni stanowili tylko małą część ludu izraelskiego, ale myśleli o całym ludzie, o całym Izraelu. Und opferten für alle. I także składali ofiary za wszystkich. Es freut mich immer, wenn ich Gebete höre für das ganze Volk Gottes und nicht nur für diejenigen, die wir kennen oder mit denen wir uns versammeln. I cieszę się zawsze, gdy słyszę modlitwy, które zawierają w myśli cały lud Boży, a nie tylko tych, których znamy albo chodzą z nami tą drogą. Unser Gott liebt jeden Gläubigen. Nasz Bóg miłuje każdego wierzącego. Wir kennen eigentlich wenige. My właściwie znamy tylko niewielką ilość wierzących. Wir sind sehr begrenzt als Menschen. Jesteśmy jako ludzie bardzo ograniczeni. Gott ist so groß, wir können es kaum verstehen, dass jeden der seinigen kennt. Ale Bóg jest tak wielki, prawie wcale tego nie potrafimy zrozumieć, że on każdego ze swoich zna. Mir sagte mal ein Mann, war katholisch, und sagte mir, wie glaubst du, dass Gott deine Gebete hörst? Wenn du betest, beten vielleicht zur gleichen Zeit 20 Millionen andere, wie kannst du glauben, dass dich hört? Mi pewnego razu pewien katolik powiedział do mnie, jak ty w ogóle możesz wierzyć w to, że gdy ty się modlisz do Boga, że Bóg cię słyszy, jeżeli w tym samym czasie może 20 milionów innych ludzi się modli do Boga. On myślał, że posiadał lepszą drogę. Sagen, ja, hör mal auf sein Gebet. On myślał, że zna lepszą drogę, że pójdzie do Marii, się do niej pomodli i ona zapuka o ramię Boga i powie mu, żeby wysłuchał właśnie jego modlitwę. Und wie viel beten auf der zur gleichen Zeit zur Maria? I jak wielu innych przecież też w tym samym czasie modli się do Marii. Geht das eigentlich besser? Czy to lepiej daje się to zrealizować?
Wir können sehr dankbar sein, dass wir direkt zu Gott gehen können mit unseren Gebeten. Możemy być bardzo wdzięczni, że możemy bezpośrednio iść z naszymi modlitwami do Boga. Und dass sie alles sein Ohr erreichen. I że możemy też być pewni, że wszystkie nasze modlitwy osiągają Jego uszu. Und ich glaube, wir haben alle Erfahrung gemacht, wie Gott unsere Gebete erhört. I myślę, że wszyscy doświadczyliśmy, jak Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Wir haben keinen Zweifel, wenn wir beten, dass Gott uns hört. Nie wątpimy wcale w to, że Bóg nas słyszy, jeśli się do Niego modlimy. Gott ist nicht so beschäftigt mit anderen Dingen, mit anderen Welten und so weiter und so weiter und so weiter, dass er uns nicht erhört. Bóg nie jest tak zajęty jakimiś innymi rzeczami, czy światami, czy wszechświatami, w taki sposób, żeby nie był w stanie nas słyszeć. Gott hatte dieses schwache Volk auch erhört und sicher ans Ziel gebracht. Bóg ten słaby lud tutaj także wysłuchał i pewnie zaprowadził ich do celu. Aber wir lasen, dass Esra sein Herz darauf gesetzt hatte, das Gesetz Jehovah Gottes zu erforschen und zu tun, aber er wollte es auch in Israel lehren. Czytaliśmy jednak o tym, że Ezdrasz skierował swoje serce na to, aby zbadać Słowo Boże, aby obrócić się w czyn, ale także po to, aby nauczać innych. Wir können nicht alles im Einzelnen betrachten. Als sie nach Jerusalem kamen, einige Tage da waren, fanden sie, dass auch da war nicht alles in Ordnung. Nie możemy wszystkiego czytać, ale jest tak, że gdy przybyli do Jerozolimy i minęło parę dni, to znaleźli czy zauważyli, że i tam nie wszystko jest w porządku. Und man kam zu Esra und sagte ihm dieses, und es machte ihn sehr, sehr traurig, so traurig, dass er seine Kleider zerriss. I przyszli do Ezdrasza i opowiedzieli mu o jakiejś tam sprawie i to tak bardzo go zasmuciło, że on nawet rozdarł swoje szaty. Fastete, betete. On pościł i modlił się. Und mit der Zeit brachte er die Sache so etwas in Ordnung. I z pewnym czasem on tą sprawę uporządkował. Aber wir wollen auch etwas aus dem nächsten Buch lesen. Ale Nehemia, Kapitel 8. I jeszcze przeczytać parę spraw z następnej księgi z Nehemiasza z 8 rozdziału. Wir sind 13 Jahre weitergekommen. Teraz posunęliśmy się około 13 lat do przodu. Esra zog hinauf im 7. Jahr dieses Königs. Ezdrasz wyruszył do Jerozolimy w 7 roku tego króla. Nehemia war ein hoher Beamter im Hof des Königs. Nehemiasz był Nehemiasz był wysokim urzędnikiem w mocarstwie króla, czy w domu króla. Er bediente den König selbst. On usługiwał bezpośrednio samemu królowi. Und als einige von Jerusalem kamen, fragte er, wie die Sache da stand. I gdy pewne osoby z Jerozolimy powróciły do króla perskiego, to on, Nehemiasz, zapytał się właśnie tych pochodzących stamtąd, jak sprawa wygląda w Jerozolimie. Es machte ihn sehr traurig zu hören, dass die Mauern noch da in Ruinen standen. I bardzo go to zasmuciło, że mur Jerozolimy tam jeszcze był w ruinach. Die Babylonier hatten die Mauer abgebrochen und alles lag noch so wie vor 140 Jahre. I ponieważ Babilończycy ten cały mur zburzyli i wszystkie te ruiny leżały tam w takim stanie, jak to zostało dokonane około 140 lat przed tą chwilą tutaj. Er betete viel. I Nehemiasz dużo się modlił. Und ihm lag auf dem Herzen, wenn ich doch dahin kommen könnte, wieder aufzubauen. I Nehemiaszowi właśnie było to na sercu, och, gdybym mógł tam powrócić i te rzeczy znów odbudować. I nadszedł czas, w którym poprosił właśnie o to króla. Der König gab ihm Erlaubnis, gestattete es ihm, nach Jerusalem zu gehen,
I król pozwolił mu to, aby mógł powrócić do Jerozolimy. Er sollte dann nun der neue Landpfleger des Landes sein. I miał tam stać się tym nowym, no, tym, który tam zarządcą tego kraju czy regionu. Und das Befehl des Königs war, er durfte die Mauer wieder aufbauen. I także rozkaz królewski był taki, że miał odbudować ten mur. Da kam auch viel Opposition. Również i on otrzymał wiele sprzeciwu. Aber der Herr hat geholfen. Ale Pan pomógł. Und in 52 Tage wurde die Mauer wieder aufgerichtet. I w ciągu 52 dni mur został odbudowany. Und wir sehen nun, was dann geschieht. Ganz am Ende von von Kapitel 7 lesen wir: Und als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelten sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Czytamy 8 rozdział, 1 wiersz. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Diese Mauer war zum Schutz des Volkes. Ten mur był zbudowany jako ochronę dla ludu. Und sie war auch eine Mauer, die das Volk Juda von den heidnischen Nationen, den feindlichen Nationen um sich her trennte. Ten mur także był murem, który oddzielał lud Judy od tych nieprzyjacielskich ludów ich otaczających. Und dass wir getrennt von dieser Welt leben, ist sehr nötig und das ist zu unserem Schutz. I abyśmy więc żyli w odłączeniu od tego świata, jest ku naszej korzyści i także ku naszej ochrony. Manche hören das Wort Absonderung nicht sehr gerne. Są tacy, którzy niechętnie słuchają słowa odłączenia się. Aber für unseren Gott ist es ein sehr wichtiges Wort. Ale dla naszego Boga jest to bardzo ważnym słowem. Und hier war die Mauer jetzt fertig, das Volk war von den heidnischen Nationen abgesondert. I tutaj ten mur więc został zakończony i został także odłączony od pogańskich narodów. Sie waren dem Herrn dankbar. I byli Panu wdzięczni. Man liest mehrmals in Nehemia und ganz besonders in den darauf folgenden Kapiteln von Sängern und von Singen. Ponieważ kilkakrotnie czytamy w tych rozdziałach i też następnych o śpiewakach i o śpiewie. Und nun bitten Sie diesen Esra, das Buch des Gesetzes Gottes, des Gesetzes Moses, das Gott gegeben hatte, zu bringen, und er soll es Ihnen vorlesen. Teraz proszę właśnie Ezrasza, aby przyniósł Księgę Zakonu Mojżeszowego, aby mógł im to przeczytać. Wir können sehr, sehr dankbar sein, dass wir fast jeder eine Bibel haben. Vielleicht mehr wie eine. Możemy być bardzo wdzięczni, że prawie każdy z nas posiada Biblię, może nawet więcej niż jedną. Zu der Zeit hatte nicht jeder eine Bibel. W tym czasie nie każdy posiadał Biblię. Sie sagten Esra, er sollte das Buch des Gesetzes Moses bringen. Oni powiedzieli Ezraszowi, że aby przyniósł tę księgę zakonu mojżeszowego. Ich weiß nicht, ob sie mehr als eine Kopie hatten. Nie wiem, czy w ogóle mieli więcej niż jedną wersję. Die Druckmaschinen hat man noch nicht erfunden. Maszyny druku jeszcze w tamtym czasie nie wynaleziono. Gottes Wort musste man mit der Hand schreiben. Słowo Boże trzeba było przepisywać ręką. In unserem Land habe ich mal gelesen, dass wenn der gewöhnliche Mann 8 Stunden pro Tag, 5 Tage eine Woche schreiben würde, die Bibel zu kopieren. W naszym kraju czytałem, że jeżeli jakiś zwyczajny człowiek pracujący 8 godzin w ciągu tygodnia przez 5 dni i chciałby ręcznie pisać czy przepisywać Biblię, würde es ihm 10 Monate nehmen, die ganze Bibel zu schreiben.
to zajęłoby mu około 10 miesięcy, aby przepisać całą Biblię. Man kann sich vorstellen, wie teuer eine solche Bibel sein würde. Można sobie wyobrazić, jak droga byłaby taka Biblia. Wir hatten vor Jahren einen blinden Bruder bei uns. Lata temu mieliśmy u nas brata niewidomego. Und er sang gerne. On chętnie śpiewał. So haben wir ihm ein Buch, ein Liederbuch in der Blindensprache machen lassen. I tak daliśmy takie zlecenie, aby śpiewnik dla niego stworzyć właśnie w tym piśmie dla niewidomych. Es war kein so kleines Liederbuch. To nie był taki mały śpiewnik jak ten tutaj. Es waren 9 große Bände, die man in einer Schachtel so groß haben musste. Ale było to 9 wielkich tomów, które trzeba było trzymać w takim wielkim kartonie. Es war ihm eine Freude zu sehen, wie er zum richtigen Band gehen konnte, wenn ein Lied vorgeschlagen wurde und dann mit dem Finger so und gesichtsstrahlend sang er mit. Zawsze to było radością, gdy on wyciągnął, jeśli była zaproponowana pieśń, zawsze właściwy tom i mógł palcem, czytając te pieśni z radosną twarzą, promieniującą twarzą, śpiewać tą pieśń. Hier ist es nicht ein Liederbuch, aber das Buch des Gesetzes Mose. Und wir lesen dann weiter im zweiten Vers. Tutaj to nie jest jakiś śpiewnik, ale jest to księga właśnie zakonu Mojżeszowego i czytamy dalej w tym drugim wersecie. Am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung, sowohl von Männern als Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Przyniósł więc Ezrasz kapłan zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. To musiała być wielka Gesellschaft gewesen sein. To musiała być wielka grupa. Tausende von Menschen. Tysiące ludzi. Männer, Frauen und Kinder. Mężczyźni, niewiasty i dzieci. Und Kinder können schon ganz klein verstehen. Sie verstehen nicht alles, aber sie wachsen in ihrem Verständnis. I małe dzieci też nie wszystko mogą już wprawdzie rozumieć, ale też pewne rzeczy rozumieją i także wzrastają w swoim zrozumieniu. Es gibt mir immer große Freude, wenn ich Kinder in der Versammlung sehe. Jest to dla mnie zawsze wielką radością, gdy widzę dzieci na zgromadzeniu. Gottes Wort zu hören. Aby oni słuchali Słowo Boże. Leider sehe ich manchmal in unserem Land, ich habe es hier noch nicht so gesehen. Czasami w naszym kraju tutaj tego jeszcze tak nie widziałem, widzę coś takiego. Das Eltern Bleistift, Kreide, Papier, Spielzeuge, alles mitbringen für ihre Kinder. Że dzieci, że rodzice przyniosą ze sobą kredki, jakieś długopisy, zabawki, cokolwiek dla swoich dzieci. Als ob sie ihren Kindern sagen wollten, hier ist was Besseres für euch zu tun. Das Wort, das man verkündigt, ist für euch eigentlich zu schwer. Hier habt ihr was, womit ihr spielen könnt. Tak jakby chcieli tym dzieciom powiedzieć, tutaj macie coś lepszego, co jest lepsze dla was, niż aby słuchać Słowa Bożego. Das tut mir immer sehr leid, wenn ich das sehe. To jest dla mnie zawsze bardzo przykre, jeśli coś takiego widzę. Ich kann nicht so ganz gut alles hier sehen, aber ich sehe solche Dinge nicht. Ja nie całkiem dobrze takich teraz potrafię widzieć, ale takich rzeczy wprawdzie tutaj nie widzę i się z tego cieszę. Hier lesen wir weiter, dass im dritten Vers, und las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und der Frauen und der, die Verständnis hatten, und dass die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Trzeci wiersz. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. Ja, alle wollten hören, was hat Gott uns eigentlich zu sagen?
wszyscy chcieli słyszeć, co Bóg ma właściwie nam do powiedzenia. Männer, Frauen und Kinder hörten alle zu. Mężczyźni, kobiety i dzieci wszyscy słuchali. Und wie lange war diese Versammlung? Jak długo trwało to zejście? Vom lichten Morgen bis zum Mittag. Mindestens 6 Stunden lang. Od świtu aż do południa, przynajmniej 6 godzin. Und sie hatten nicht die schönen Stühle, die ihr habt. I nie mieli tak ładnych krzeseł, jakie wy macie. Ich weiß nicht, ob sie standen oder ob sie auf der Erde saßen. Nie wiem, czy oni stali, albo czy siedzieli na ziemi. Als ich vor einigen Monaten in Indien war, gdy parę miesięcy temu byłem w Indiach, kamen die Schwestern zusammen, das Wort zu hören. To tam wierzący zeszli się, aby słuchać słowa. Und sie legten ein Tuch auf den Fußboden und setzten sich auf das Tuch. I położyli tam jakieś prześcieradło, czy coś takiego na podłogę i usiedli na to prześcieradło. Und saßen stundenlang auf so einem Tuch. I przez kilka godzin siedzieli na takim prześcieradle. Und ich saß sogar am Abend, wenn alles vorüber war, 10 Minuten später, lagen sie auf ihren Tüchern zum Teil wenigstens und schliefen ein. I widziałem wieczorem, że 10 minut później, że gdy to się skończyło i spojrzałem tam znów do tego pomieszczenia, to niejedni właśnie z nich leżeli na tych samych prześcieradłach i już zasnęli. Wir haben sehr schön hier. My mamy się bardzo dobrze tutaj. Manche haben es nicht so schön. Niejedni się tak dobrze nie mają. Ja, aber sie wollten alle zuhören. Ale oni wszyscy chcieli słyszeć, słuchać. Gott hat geboten in 5. Mose 31, dass alle 7 Jahre sollte das Volk sich versammeln und das Wort Gottes sollte ihnen vorgelesen werden. Bóg w zakonie zarządził, że co 7 lat, to jest w 5. Mojżeszowej 31, cały lud miał się zgromadzić, aby oni wszyscy słuchali Słowa Bożego. My können sehr dankbar sein, dass wir uns versammeln dürfen, nicht nur einmal in 7 Jahren, Gottes Wort zu hören, können es jede Woche tun und mehr wie einmal in der Woche. Możemy być Bogu bardzo wdzięczni za to, że nie musimy czekać na to, abyśmy się co 7 rok zgromadzili, ale możemy to czynić co tydzień i nawet więcej niż tylko raz w tygodniu. Nun waren es tausende Leute, die da waren. Cóż, było tam kilka tysięcy ludzi. Und sie hatten keine dieser Mikros. I oni tam nie mieli mikrofonu. So, lesen wir in Vers 4. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Gerüst aus Holz, das man zu diesem Zweck gemacht hatte. Czytamy w 4. wierszu, a Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Und eine ganze Gruppe Männer standen bei ihm, welche zu seiner Rechten, andere zu seiner Linken. I dosyć wielka ilość innych mężczyzn stała jeszcze obok niego, po prawej i po lewej stronie. Und als er das Buch vor den Augen des ganzen Volkes öffnete, er stand hoch, wo sie ihn sehen konnten. I gdy Ezdrasz otworzył tą księgę na oczach całego ludu, a stał wysoko tak, że każdy mógł go widzieć. Und wir finden, dass das ganze Volk aufstand. To znajdujemy, że cały lud powstał. Und wir lesen in Vers 6, und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen. I czytamy Amen. W 6. wierszu, Ezdrasz wysławił Pana Wielkiego Boga, a cały lud podniósł swoje ręce, odpowiedział Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. Sie waren ehrfürchtig vor dem Herrn. Oni mieli bogobojność przed Panem. Und wir lesen, dass eine ganze Gruppe, ich glaube es sind 13 Männer und die Leviten, wie viele Leviten es waren, wissen wir nicht. Sie belehrten das Volk über das Gesetz und das Volk stand an seiner Stelle. I czytamy tutaj, że było tam kilka mężczyzn, myślę, że to było ich 13, i nauczali ten cały lud, a lud stał na swoim miejscu.
wenn ich mir das so vorstellen kann, waren diese Männer vielleicht unter dem Volk etwas geteilt, die Leviten auch. Esra las vor, hatte die einzige Kopie des Wortes. Ja sobie to tak wyobrażam, że oni prawdopodobnie byli gdzieś rozrzuceni czy podzieleni wśród tego ludu, a Ezdasz czytał ze Słowa Bożego, ponieważ miał jedyną kopię. Und hat vielleicht auch darüber gesprochen, es erklärt. I on może na ten temat mówił i to wyjaśniał. Und diese Männer, die unter dem Volk waren, konnten dies erläutern, konnten auch mehr Erklärung geben. I ci mężczyźni, którzy tam byli wśród ludu, mogli to jeszcze wyjaśnić i dać więcej wytłumaczeń. Der achte Vers ist ein sehr wichtiger Vers. Ósmy wiersz jest bardzo ważnym wersetem. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Ja przeczytam, jak jest w niemieckiej wersji. I czytali z Księgi Zakonu wyraźnie, od razu je wyjaśniając, także zrozumiano to, co było czytane. Die Fußnote in dieser Bibel sagt zum letzten Teil und machen das Gelesene verständlich. Das ist im polnischen Song. Gut. Ja, diese drei Dinge sind wichtig. Tak, te trzy rzeczy są ważne. Erstens, dass man in Gottes Wort liest. Po pierwsze to, że czyta się w Słowie Bożym. Nicht nur, was der Mensch über Gottes Wort geschrieben hat, aber das Wort selbst. Nie tylko to, co człowiek napisał na temat Słowa Bożego, ale samo Słowo Boże. Manche Bücher können sehr behilflich sein. Są książki, które mogą być bardzo pomocne. Aber das Wichtigste ist, was Gott selbst gesagt hat. Ale najważniejsze jest to, co Bóg sam powiedział. Und dann lesen wir, sie gaben den Sinn an. Potem czytamy, że oni to wyjaśniali. In einigen unserer englischen Übersetzungen steht da, und sie übersetzten es. W kilku tłumaczeniach angielskich jest tutaj to oddane słowem i oni to przetłumaczyli. Das Buch des Gesetzes Mose war 900 Jahre vorher geschrieben worden auf Hebräisch. Ponieważ Księga Zakonu Mojżesza była spisana 900 lat przedtem w języku hebrajskim. Zu dieser Zeit sprachen die Juden da in dieser Gegend in Jerusalem sprachen die aramäische Sprache. A w tym czasie właśnie w Jerozolimie ci tam obecni Żydzi mówili językiem aramejskim. Und als Esra das Buch auf Hebräisch las, mussten andere den Sinn geben. Nicht jeder verstand Hebräisch. I gdy Ezra więc czytał tą księgę w języku hebrajskim, to inni byli tacy, którzy nadali ten sens, tłumacząc to na aramejski, ponieważ nie wszyscy rozumieli hebrajski. Ich bin dankbar, dass ihr mich verstehen könnt, trotzdem ich eure Sprache nicht spreche, weil wir haben hier einen Übersetzer. Jestem wdzięczny za to, że potraficie mnie rozumieć, pomimo tego, że nie mówię waszym językiem, ponieważ mamy tutaj tłumacza. Und ich würde auch denken, dass die polnische Sprache sich in den letzten 900 Jahren sehr geändert hat. I myślę, że i również język polski w przebiegu ostatnich 900 lat się bardzo zmienił. Ich habe ein Buch zu Hause, wo Englisch von 900 Jahren und mehr geschrieben ist. Und das ist heute kaum zu verstehen. Man muss zur Universität gehen, um das alte Englisch zu verstehen. Mam w domu jedną książkę po angielsku, ale w angielskim, który był 900 lat temu mówiony i prawie wcale nie można tego rozumieć, trzeba nawet iść do uniwersytetu, żeby w ogóle to umieć rozumieć. Und es ist sehr wichtig, dass Brüder, die am Wort dienen, es ganz klar und deutlich machen. Jest to bardzo ważne, że bracia, którzy służą Słowem, to czynili w bardzo wyraźny sposób. Dass sie das Wort gut erklären. Aby oni Słowo Boże dobrze wyjaśniali. Ich habe dies schon manchmal erwähnt, aber ich las vor Jahren einen Kalenderzettel
Ja już czasami to wspomniałem, ale parę lat temu czytałem karteczkę z kalendarza. Kalender Tetel führte die Verse aus Johannes 21 an, wo der Herr in Petrus befiehlt, seine Lämmer und seine Schafen zu weiden und zu hüten. Ten kalendarz odnosi się do wersetu z Jana 21, gdzie Pan Jezus powierza Piotrowi swoje owieczki i jagnięta, aby je pas i strzegł. Und der Kalender Tetel sagte, dass manche Brüder, die am Wort dienen, diese Verse falsch lesen. I ten kalendarz, ta kartka kalendarza powiedziała, że są tacy bracia, którzy te wersety z tego rozdziału źle czytają. Sie lesen es als stand da. Czytają te wersety tak, jakby tam było napisane. Weide meine Giraffen. Paś moje żyrafy. Understand? Der Herr hat keine Giraffen, er hat nur Schafe und Lämmer. I tam było napisane w tej karteczce, Pan nie ma żyrafy, on ma tylko owce i jagnięta. Man kann das Wort so erklären, dass es für Giraffen wäre, anstatt für Schafe. Schafe pressen mit ihrem Maul dicht an der Erde. Można słowo tak wytłumaczyć, że jest ono wytłumaczone dla żyrafy, która jest bardzo wysoko, można nad głowami wierzących tłumaczyć, a owce jedzą tylko to, co jest blisko ziemi. Hier steht es, dass sie den Sinn angaben, so dass man das Gelesene verstand. Tutaj jest napisane, że oni wyjaśniali tak, że zrozumiano to, co było czytane. Das Gelesene muss verständlich gemacht werden. To, co jest przeczytane, musi być uczynione zrozumiałym. Das ist unsere Aufgabe, die wir am Wort dienen. To jest naszym zadaniem, nas, którzy służymy Słowem. Es ist nicht genug, zur Versammlung zu kommen, eine Stunde oder zwei Stunden da zu sitzen und etwas zu hören, das man nicht versteht. To nie wystarczy, że jest się na zgromadzeniu godziny czy dwie i się coś słyszy, co się nie rozumie. In der Gegenwart des Herrn zu sein ist ein Segen. Być w obecności Pana to jest już samo w sobie błogosławieństwem. Aber es ist ein viel größeres Segen dabei, wenn man versteht, was erklärt wird aus dem Wort Gottes. Ale o wiele większe błogosławieństwo towarzyszy temu, jeżeli się rozumie to, co ze Słowa Bożego jest tłumaczone. Ja, Gottes Gesetz sprach davon, was das Volk tun sollte und was das Volk nicht tun sollte. A Zakon Boży mówił o tym, co lud miał i co nie miał czynić. Und Gott sprach auch, was er, wie er sein Volk strafen würde, wenn sie das Gesetz, dem Gesetz nicht gehorsam sein würden. Bóg także mówił w swoim słowie, jakby on ukarał swój lud, gdyby nie byli mu posłuszni. Und so lesen wir, dass das Volk nach einer Zeit fing an zu weinen. I tak czytamy, że po pewnym czasie czytania Słowa Bożego lud zaczął płakać. In Vers 9 sagt es, dass Nehemiah, das ist der Tirsata, der Landpfleger, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sprachen zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Czytamy 9 wiersz. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. Und wenn wir Gottes Wort lesen, erfahren wir, dass wir sündig sind. A gdy czytamy Słowo Boże, dowiadujemy się, że jesteśmy grzesznikami. Und alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. I wszyscy zgrzeszyli i nie osiągają chwały Bożej. Der Lohn der Sünde ist der Tod. A i zapłatą za grzech jest śmierć. Das macht uns nicht glücklich. A to nas nie czyni szczęśliwymi. Aber die Gabe Gottes, ja, die freie Gabe Gottes, er bietet uns
Heil an durch unseren Herrn Jesus Christus. Tak, ale ten dar łaski Bożej jest to, że On daruje, czy oferuje nam zbawienie w Jezusie Chrystusie. Das gibt Freude. To daje radość. Und sie, das Volk wird gesagt, geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und betrübt euch nicht, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Czytamy 10 wiersz. Rzekł do nich, idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Wenn wir etwas vom Herrn empfangen haben, wir haben das Vorrecht, es weiterzugeben, anderen mitzuteilen. Jeśli my otrzymaliśmy coś od Pana, wtedy mamy ten przywilej to podać komuś innemu dalej. Und der starke Christ ist nicht der mit dem längsten Gesicht. A ten mocny chrześcijanin to nie jest ten, który ma najdłuższą twarz. Der starke Christ ist ein freudiger Christ. Mocny chrześcijanin to jest szczęśliwy czy radosny chrześcijanin. Einer, der sich an der Liebe des Herrn erfreut. Ten, który cieszy się miłością Pana. Und wenn wir freudige Christen sind, können wir andere auch zum Herrn gewinnen. A jeśli jesteśmy szczęśliwymi chrześcijanami, wtedy potrafimy też innych pozyskać dla Pana. Und diese Leute sollten nun heimgehen und sollten ein Fest feiern dem Herrn und sollten anderen auch Portionen mitgeben, für die nichts bereitet worden war. Oni tutaj więc mieli pójść do domu, mieli też wziąć coś dla tych, którzy tam nie byli i mieli po prostu radować się przed Panem. Es waren sicher tausende hier. Z pewnością kilka tysięcy ludzi było tam zebranych. Aber nicht alle konnten kommen. Ale widocznie nie wszyscy mogli tam przyjść. Und wir wissen auch, dass nicht jeder zu jeder Versammlung kommen kann. I my także wiemy, że nie każdy jest w stanie przyjść na każde zgromadzenie. Einer mag klein, mag krank sein. Ktoś może być chorym. Ein andere mag ein kleines Baby haben. Ktoś inny może ma małe dzieciątko w domu. Oder es gibt manche Dinge, die uns verhindern zu kommen. W ogóle istnieją różne rzeczy, które mogą powstrzymać nas od tego, abyśmy tam tutaj przybyli. Sollten keine Auswege suchen. Nie powinniśmy szukać jakichś wymówek. Es ist eine Freude da zu sein, wo der Herr in der Mitte der Seinigen ist. Ponieważ jest to radością być tam wśród tych, gdzie Pan jest. Und das sollte uns auch viel Freude machen. I to powinno nam także wiele radości sprawiać. Ja, und in Vers 12 lesen wir, das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile zu senden und ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Czytamy w wierszu 12. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić i udzielić innym i urządzić wielką radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Waren sie so froh, feierten sie, weil sie in dieser Versammlung gewesen waren? Czy dlatego byli tacy radośni, dlatego też obchodzili tą uroczystość, że po prostu byli na tym zebraniu? Sie freuten sich, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen erklärt worden waren. Nie, oni radowali się dlatego, że zrozumieli te słowa, które im podano. Es ist gut, in einer Versammlung zu sein, Gottes Wort zu hören. Jest to dobrze być na zgromadzeniu i słyszeć Słowo Boże. Aber wenn wir was für unser Herzen kriegen, wenn wir was verstehen, das gibt uns eigentlich Freude. Ale jeśli coś otrzymamy dla naszych serc, coś co zrozumiemy, to naszym sercom właściwie daje radość. Und so sollte es auch in unseren Familien sein. I tak powinno też to odbywać się w naszych rodzinach. Wir lesen das Wort. Czytamy Słowo. Gewöhnlich tut es der Vater, aber der Vater ist nicht immer zu Hause. Z reguły czyni to ojciec, ale ojciec nie zawsze jest w domu. Die Mutter kann es auch tun. Matka też potrafi to czynić. Ich habe schon Familien gesehen, wo jeder so im Kreis einen Vers oder zwei Verse liest.
Ja nawet rodziny widziałem, gdzie każdy w okręgu czytał jeden albo dwa wersety. This is good when the elders done this word and kindred are clear. I dobrze jest, jeśli potem rodzice dzieciom tłumaczą to słowo. Und auch die Kinder befragen. Habt ihr dies verstanden? I też rodzice pytają się wtedy, potem też dzieci pytając ich, czy zrozumieliście to słowo? Was glaubst du, dass dies bedeutet? Co myślisz ty, oznacza to i tamto? Was lernen wir davon? Co nauczymy się z tego? Und es ist auch gut, wenn die Kinder Fragen stellen können. Także jest to dobre, jeśli dzieci mają możliwość, aby zadać pytanie. In der Schrift finden wir viel, dass der Herr Gewicht darauf legt, dass Kinder die Eltern fragen, was meint ihr durch dieses oder jenes? Pan w Piśmie swoim też wielki nacisk kładzie na to, aby dzieci również pytali swoich rodziców, co macie na myśli z tym i owym. Und manchmal zeigt, dass die Eltern auch tiefer ins Wort hinein. I czasami właśnie ten fakt sprawia, że rodzice głębiej zajmują się słowem. Denn die richtige Antwort den Kindern zu geben ist nicht, stell nicht so viele Fragen. Ponieważ nie jest właściwą odpowiedzią dla dzieci, nie stawia za wiele pytań. Und manche würden sagen, ja, es war doch gut, dass sie weinten und trauerten, als sie das Wort hörten. Przecież mogą być tacy, którzy by powiedzieli, przecież to było dobre, że oni płakali i smucili się z powodu tych rzeczy. Warum schickt man sie nach Hause, um großes Fest zu feiern? Czemu wysyła się ich do domu, aby obchodzili wielką uroczystość? Und dann lesen wir im Römerbrief, es ist die Güte Gottes, die dich zur Buße leitet. I potem czytamy też w liście do Rzymian, że to dobroć Boża, która prowadzi cię do pokuty. Und das finden wir im letzten Teil dieses Kapitels. I to właśnie znajdujemy w ostatniej części tego rozdziału. Am nächsten Tag versammelten sich die Hälfte der Väter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um aufmerksam auf die Worte des Gesetzes zu hören. 13 wiersz. Następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezrasza, pisarza, ażeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. The next Tag war kein Feiertag. Następny dzień nie był jakimś świętem. Manche mussten an ihre Arbeit gehen. Niejedni musieli powrócić do swojej pracy. Aber wir könnten sagen, die älteren Brüder kamen zusammen, um mehr aus Gottes Wort zu lernen. Ale moglibyśmy powiedzieć, że starsi jakby w obrazie starsi bracia zeszli się razem, aby więcej dowiedzieć się ze Słowa Bożego. Und wir lesen Vers 14 und sie fanden im Gesetz geschrieben. I czytamy w wierszu 14, że znaleźli przepis w zakonie. Wenn man Gottes Wort liest, findet man da auch etwas. Jeśli się w Słowie Bożym coś czyta, to wtedy też się tam coś i znajdzie. Sie fanden, dass der Herr seinem Volk geboten hatte, ein Fest zu feiern im siebten Monat des Jahres. Oni tam znaleźli, że Pan nakazał ludowi, aby w siódmym miesiącu obchodzili święto. Das war das Laubhüttenfest, ein großes Fest fürs Volk für eine ganze Woche. Święto Szałasów dla całego ludu i miał on trwać przez cały tydzień. Der Herr hatte ihnen auch gesagt, wie sie das Fest feiern sollten. Pan również powiedział im, w jaki sposób mieli obchodzić to święto. Sie sollten Zweige von verschiedenen Bäumen holen. Mieli przynieść gałązki różnych drzew. Sollten daraus Hütten machen, wie geschrieben steht. No, mieli też właśnie z tego zrobić szałasy czy namioty, tak jak jest napisane. Es ist so schön zu lesen in Vers 16, und das Volk ging hinaus und holte Zweige herbei, und sie machten sich Hütten. Und so weiter. I jest to piękne, gdy się czyta w 16 wierszu, że wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy, czy to na dachu, czy na swoich podwórzach i tak dalej. Vers 17 sagt uns, und die ganze Versammlung, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, machte Hütten und wohnte in den Hütten, denn die Kinder Israel hatten nicht so getan, seit den Tagen Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf jeden Tag.
I czytamy w 17 wierszu całe, kiedy zgromadzenie wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie Izraelscy nie zrobili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia, to też zapanowała bardzo wielka radość. And they taten es genau wie Gott es befohlen hatte. Tak, oni uczynili to dokładnie tak, jak Bóg to nakazał. Das hatte das Volk in 900 Jahren nicht getan, nicht seit der Zeit von Josua. Bóg lud przez 900 lat tego nie czynił od czasu Jozuego. Sie sagten nicht, warum sollen wir dies nun so beginnen zu tun? Oni nie powiedzieli, czemu my teraz mamy rozpocząć tą sprawę tak właśnie wykonywać. Samuel hat das nicht getan, David hat das nicht getan, Salomo hat das nicht getan, Hiskia hat das nicht getan. Warum sollen wir es denn tun? Przecież ani Samuel, Dawid, Salomon, ani Hiskiasz tego nie czynili. Czemuż my byśmy mieli to czynić? Diese großen Männer Gottes haben es nicht getan, sollen wir es tun? Ci wielcy mężowie Boży tego nie czynili, a czemu i teraz my mielibyśmy to uczynić? Wir finden den Weg Gottes für sein Volk in seinem Wort. My drogę Boga dla swego ludu znajdziemy w Jego Słowie. Und wir könnten auch sagen, i my także moglibyśmy powiedzieć, das hat Luther nicht getan, das hat Calvin nicht getan, das haben die Reformatoren nicht getan, warum sollen wir es tun? I teraz też moglibyśmy powiedzieć, tego Luther nie uczynił, ani Calvin, ani reformatorzy. Czemu my byśmy to mieli uczynić? Das tun, was wir in Gottes Wort finden. Mamy czynić to, co znajdujemy w Słowie Bożym. Was andere getan haben oder nicht getan haben, das müssen sie vor Gott verantworten. Co inni uczynili albo nie uczynili, za to oni będą musieli odpowiadać Bogu. Aber wir sollen Gottes Wort genau tun. Ale my mamy dokładnie wykonywać Słowo Boże. Und wir sagen am Ende des 17. Verses, dass das Ergebnis dieses Tuns war, es war eine sehr große Freude. I końcówką 17. wiersza było to, że zapanowała bardzo wielka radość. Und man las im Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag vom ersten Tag bis zum letzten Tag und sie feierten das Fest 7 Tage lang und am 8. Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Czytamy 18 wiersz i czytano z Księgi Zakonu Bożego codziennie, od pierwszego aż do ostatniego dnia i obchodzono to święto przez 7 dni, 8 zaś dnia odbyto uroczyste zebranie zgodnie z prawem. Jeden Tag wollten sie mehr von Gottes Wort hören. Codziennie chcieli więcej dowiedzieć się ze Słowa Bożego. Das war, sie feierten dieses Fest, das Gott angeordnet hatte und taten alles nach der Vorschrift. Oni więc obchodzili to uroczyste święto i czynili wszystko zgodnie z prawem. Es ist sehr wichtig, dass wir auch das tun, das Gott uns sagt, das sein Wort uns sagt. Ważne jest też to, abyśmy czynili to, co mówi nam Bóg i co mówi nam Jego Słowo. Das gibt Freude. To nam da radość. Im nächsten Kapitel, wir haben nicht die Zeit dafür, aber da findet man, dass nach diesem Fest das Volk wieder zusammenkommt. Es war kein Muss für sie, aber sie kommen zusammen und tun Buße und bekennen ihre Sünde vor dem Herrn. W 9 rozdziale czytamy, nie mamy już tyle czasu na to, ale że tam lud jeszcze raz schodzi się, oni wcale tego nie musieli czynić, nigdzie to nie było zarządzone, ale oni przychodzą, aby wyznać Panu te grzechy czy upadki. Ich würde euch empfehlen, dieses für euch selbst zu lesen. Zalecam wam, abyście sami dla siebie przeczytali sobie ten rozdział. Aber hier hat der Herr den Esra benutzt. Das Wort zu, nicht nur vorzulesen, aber das Volk aus dem Wort Gottes zu belehren. Ale tutaj to Pan dał Ezraszowi do serca, aby nie tylko sam dla siebie czytał słowo, ale także nauczał właśnie ten lud. Er war ein treuer Diener Gottes. On był wiernym sługą Bożym. Er musste viele Jahre warten. Musiał wiele lat czekać. Seine Eltern hatten es auch nicht so getan.
Jego rodzice też tak właśnie nie postąpili właściwie. Pomimo tego, że byli również kapłanami. Denn das Priestertum war eine Erbsache. Iż kapłaństwo było sprawą dziedziczną. Aber Esra hat das getan, was der Herr wollte, der Herr hat ihn auch zu großem Segen benutzt. Ale Esra uczynił to, co Pan chciał i Pan użył go też ku wielkiemu błogosławieństwu. Möge der Herr sein Wort an unsere Herzen segnen. Aby Pan błogosławił swoje słowo na naszych sercach. Vielen Dank für deine Übersetzung. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.